Dziś, Karol, nie operowałem klawiszami, ponieważ się pogubiłem. Dzień dobry wszystkim. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Dzień dobry Państwu. Słuchaj, Karol, przede wszystkim raport, jak odnajdujesz Polskę, w której przebywasz właśnie. Bardzo dobrze. Tak? A mówiłeś coś innego, jak się widzieliśmy. Nie, nic takiego nie mówiłem. Nie, mówiłeś, że nie podoba ci się jeżdżenie po drogach. A, jeżdżenie to tak, to zawsze. Dlaczego, Karol? Odzwyczaiłem się od kultury jazdy w Polsce. Od czego? Kultura jazdy. Ale co, Karol? Dawno cię nie było w kraju. Zauważyłeś jakieś póki co rzeczy ciekawe, które zauważyłeś, tak ci się rzuciły w oczy na przykład jakieś? Że... Nie było mnie rok, najmniej rok. No. I czy co zauważyłem? No jakieś takie rzeczy, które cię, nie wiem, jakoś tak bardzo zaskoczyły. Ja nie mówię na minus od razu, zaraz zaskoczyły. Tylko takie, wiesz, że przyjechałeś na przykład do swojego miasta i na przykład coś zauważyłeś takiego, że tak cię... Nie, na razie jeszcze nie miałem. Ja dopiero jeden dzień jestem, jeszcze nie miałem okazji. Czyli jeszcze nic. Jeszcze nic. No dobrze. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę spraw technicznych. Z racji tego, że Karol na piechotę przyjechał ze Szwecji, to nie rozplanowaliśmy programu dla słuchaczy, ale będzie w przyszłym tygodniu. Jak można na piechotę przyjechać? No taki żart, takie niedopowiedzenie. Takie. Dobrze. Dlatego w 150, prawdopodobnie już ostatnim w internecie, bo może już na pewno zablokują nas po tym, porozmawiamy sobie o różnych sprawach związanych z Kyrie Irvingiem. Czekałem na to, Karol, cały tydzień. Z Dwightem Howardem. I na temat tego, czy pieniążki, czy ideologia jednak. I to chyba będzie wszystko na temat tego programu, bo chyba, Karol, nie będziemy rozmawiać o pierścionkach, które wykrywają wirusa 3 dni przed, bo to jest bez sensu. Ale podobno tak mają wyglądać pierścienie mistrzowskie Lakers w tym sezonie. Właśnie widziałem taką też wizualizację. Czyli dzień bez smażonka Lakers dniem straconym. No, smażonko jest... Gdyby mi tak bardzo nie zależało na komplecie, Karol, Dekli w zegarku, to wiesz, co by się działo na potrzeby internetu. Ale wtedy bym zdekompletował sobie, gdybym mam szufladę. Łoteczek, kamerek i jedziemy? No tak, tylko że no niestety komplet byłby niekompletny, także to odpada. Ale dobrze, najpierw sprawy techniczne. Pierwsza rzecz, bo tu szaleńcy, Karol, wysyłają nam pieniądze. Zaraz będzie o tych pieniądzach. Ale podstawowa sprawa, żeby nasi patroni sprawdzili tą stronę naszą patronite'ową, ponieważ ja dzisiaj już odpaliłem Discorda. Jak na razie badamy różne możliwości w trochę ograniczonym gronie bo patronów, ale to nie znaczy, że każdy nie będzie mógł przyjść. Nawet ten Karol, kto nam nie płaci i nie daje nam pieniążków. Na przykład ty nam nie płacisz, a możesz przyjść. No ja spijam śmietankę. No. No, wiesz, tak... że ja mam dłonie do siebie, a nie od siebie. No ja wiem właśnie, panie Śliwowic. Dlatego słuchajcie, sprawdzajcie Patronite'a, tam jest link. Na razie sprawdzamy. Ja szczerze mówiąc jestem absolutnie zielony. Tam są jakieś uprawnienia, jakieś ustawienia, rzeczy, które można łatwo zepsuć. Dlatego to na razie w formie testowej, ale jak już, przepraszam, okaże się, że to wszystko tak działa, że to ogarniam w większym procencie niż w dwóch, to będzie dostępne dla wszystkich. I dzisiaj na przykład było takie sprawdzanie oglądania, Karol, meczu USA-Polska z młodym Ponitką i młodym Karnowskim i ze wszystkimi młodymi, i Bradleyem Billem, twoim kolegą. Dobrze, Karol, przejdźmy do grillowania. Poczekaj, nasypię węgla w postaci tematu. Nie wiem, Karol, ty powiedziałeś, że... No? Czy masz brykiet? No właśnie chciałem wrzucić brykiet, bo ja nie wiem, jak to nazwać. W zasadzie jako temat, ale to miał być złoty dzban, Karol, że Kyrie Irving i Dwight Howard dostają złoty dzban. Ty upierasz się, że nie. Ale to są jak gdyby ideologiczne, poza koszykarskie sprawy, bo ja nie rozumiem, co się dzieje, Karol, teraz tam. Ja się nie upieram, że nie, tylko że mieliśmy nie koszykarzy do tego wkładać, żeby nie było, że ja bronię, bo nie bronię. Ale czego tutaj bronić? No... Niczego, ja niczego nie bronię. To, wiesz, jeśli chodzi o Kyriego, no to ja rozumiem, że to jest ten moment, kiedy... nie chcę przywoływać żadnych przykładów politycznych, ale są takie... No nieważne, nie powiem o tym. Są takie momenty, kiedy wariatów się chowa, ale są takie momenty, kiedy ci wariaci wychodzą na światło dzienne i rozmawiają sobie o czym chcą, kiedy zechcą, bo akurat mają podchwycony temat, wiadomo jaki ten temat w USA jest teraz. I to jeszcze, Karol, jakoś rozumiem. Natomiast oświadczenie Dwighta dotyczące tego, że europejska na koniec dwa ostatnie zdania, czy trzy ostatnie zdania, to jest...
pokazanie tego, że nie wszyscy chyba nie tyle co rozumieją całą sytuację, co potrafią w jakiś merytoryczny sposób wytłumaczyć swoje podejście do tego, czy zagra w tym sezonie, czy nie zagra. Tam było jakieś, Karol, zdanie dotyczące europejskiej kolonizacji, która zabrała moim ludziom kulturę. To nie było rasistowskie, Karol, trochę? I dlatego można tak to złotym dzbanem dla mnie jest Dwight Howard, bo to może i jest koszykarz, ale jakaś osoba publiczna i mówiąc w ten sposób może kierować myśleniem innych. No, słuchaj, Dwight Howard powiedział, w ogóle Dwight Howard wydał oświadczenie, w ogóle fajne są oświadczenia, które później trzeba doprecyzowywać i na to oświadczenie agent Dwighta Howarda odpowiadał i wyjaśniał, no bo to jest stek bzdur. Dwight Howard powiedział, że jego zdaniem koszykówka NBA, czy ogólnie, no powiedzmy koszykówka NBA nie powinna zostać wznawiana, dopóki problem rasizmu nie zostanie rozwiązany. No to zobacz. Ale Karol, ten problem jest w Stanach plus minus od nastu, dziesięciu lat. Chcę to powiedzieć, pierwsze statki z niewolnikami przybyły do brzegów Ameryki w XVII wieku. W 1865 roku w specjalnej poprawce do konstytucji zniesiono niewolnictwo, a 99 lat później zakończono zinstytucjonalizowaną segregację rasową. Ej, poczekaj. Przygotowałeś się? Masz notatki? Tak, przygotowałem Dlaczego się. Dlaczego to zrobiłeś? Bo to jest, mówiłem ci, to jest temat mi bliski, ja się tym interesuję, tym Ale interesuję się tematem. Mieli się nie przygotowywać i gadać głupoty, a ty robisz to profesjonalnie. Ale ja nie. Jak my będziemy wyglądać w internecie teraz, jak jesteśmy profesjonalni, Karol? Ja to mówię z głowy, dlatego mówiłem wiele razy, jeśli chcemy ten temat ruszyć, to możemy, tylko nie na 15 minut, tylko na bardzo długo. I wiesz, to jest łatwo powiedzieć, nie wracajmy do koszykówki, bo koszykówka nie jest najważniejsza na świecie, co jest prawdą, ale to jest takie populistyczne hasło, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany. To kiedy on będzie rozwiązany? Za 50 lat? Za 150? Bo póki co historia pokazuje, owszem, rasizm istnieje, to nie jest mrzonka, to nie są jakieś tam, jak niektórzy mówią, lewackie hasła, tylko że to, co Dwight Howard mówi, to, co Kyrie Irving mówi, to, co Dwight Howard popiera i jeszcze dodaje od siebie, to są bzdury. I jeszcze raz wracamy do tego. Kiedyś, pamiętasz, rozmawialiśmy, nie wiem, czy my rozmawialiśmy o tym razem, ja pamiętam, że pisałem na ten temat i ktoś się oburzał. My nie podziwiamy sportowców za to, że oni świecą intelektem, my podziwiamy sportowców za to, że są sportowcami, za to, że mają wysportowane ciała i uprawiają sport w taki sposób, w jaki mało kto potrafi to robić. Oni nie są intelektualistami i nie muszą nimi być. I dobrze jest, fajnie jest, to jest taka zawsze wartość dodana, jak sportowiec się odezwie i ma coś ciekawego do powiedzenia, ale ja tego nie oczekuję. I tutaj akurat Dwight Howard się odezwał i pokazał, że no, ani za dużo nie wie, ani za bardzo faktów nie łączy, ani zapewne nie jest zbyt inteligentny, co nie jest żadnym zarzutem, bo on jest sportowcem i my się interesujemy nim jako człowiekiem grającym w koszykówkę, a nie człowiekiem, który wynajdzie jakąś tam szczepionkę na cokolwiek, chociażby na wirus, którego nazwy nie powiemy. Karol, ale też tutaj chyba nie trzeba być wielką gwiazdą publicystyki, żeby stwierdzić, że jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta taka wypowiedź, nie chcę powiedzieć tego w złym tonie, ale ci, którzy się wahali między tym, czy są rasistą, czy nie są, nagle stwierdzają, ej, to jest kolejna osoba z tej grupy społecznej, która po prostu pieprzy głupoty. Chyba jestem rasistą. I stąd się bierze też problem, że nieodpowiedzialni ludzie mówią o rzeczy, które nie są za bardzo przefiltrowane i druga strona no, po prostu nie ma wyjścia, odbiera to tak, jak jest przedstawione. I gdybyś takich Dwightów miał w Stanach 500, z różnych, nie wiem, dziedzin sportu, czy takiego, no nie wiem, nawet celebryctwa, no to już to, Karol, można byłoby nazwać problemem. Nie chcę mówić, że sami się o to prosili, mówiąc takie rzeczy, ale czasami lepiej skonsultować z kimś, nawet jeśli chodzi, przede wszystkim jeśli chodzi o historię, która jest no po prostu określona w jakichś datach, faktach i tak dalej, ta znana, nazwijmy to, no i tutaj ciężko jest dywagować w jakiś sposób, że to się może... To jest problem. To jest problem dzisiejszych czasów, że celebryci są częściej słuchani niż naukowcy, że masz jakieś tam forum, które cię słucha, które cię śledzi i zaczniesz się wypowiadać na tematy, jakiekolwiek tematy i tylko w związku z tym, że jesteś znany, jesteś słuchany. To jest problem, owszem, masz rację, to jest duży problem. No ale na szczęście Dwight jest samotnym pikselem w tej głupocie całej, natomiast wiesz co, już tak... Zostawiając temat tych dzbanów, zastanowię się, czy to jest dobra kandydatura, bo Karol, nie mamy nic w drugim kwartale, to jest smutne. Znaczy, ja mam masę, ale one byłyby dosyć takie stronnicze.
Także chyba nie będzie No, nic. ale No. teraz skupmy się na Kairim, bo Kairi to jest temat Tak. głębszy i ciekawszy. Karol, czy to jest atencja? Czy to jest szukanie miejsca, które ktoś może wypełnić, nie mówię pole bronie, ale wypełnić, jeśli jest taka luka, wypełnić jakąś grupę, wiesz, jak w jakichś wyborach na cokolwiek, wypełnić grupę niezdecydowanych i inaczej myślących. Ja już nie chcę uderzać do płaskiej ziemi. Czy to jest, no nie wiem, tak jak widzieliśmy u Kairiego na boisku, no człowiek, który w swoim życiu miał 10 doskonałych spotkań, z czego może dwa o stawkę. Wiesz co, ja bym powiedział, że to jest taki trochę swój własny świat, trochę przewartościowanie swoich A umiejętności, B swojej wiedzy, a C takiego dążenia do poznawania szeroko rozumianej wiedzy. Bo jak już raz zaczniesz, jak już wejdziesz w ten temat, zaczniesz się uczyć, zaczniesz czytać, zaczniesz poznawać wiedzę, to ona jest fascynująca. I dochodzisz do takiego momentu, w którym ci się wydaje, że aha, wydaje ci się, że już jesteś na takim poziomie, że zaczynasz łączyć fakty, zaczynasz widzieć rzeczy, których ludzi, nie wszyscy ludzie widzą. I Kairi zapewne, on już jest na tym poziomie, znaczy jemu się wydaje. Mi się wydaje, że tytuł w 2016 roku bardzo go podbudował. No ten wielki, arcyważny rzut na miarę mistrzostwa. Mecz, no. Bo wiesz co, ja wracam, może i się chwalę trochę, ale wracam do tych Mistrzostw Świata 2014. Tam naprawdę super był dostęp do kadry Stanów Zjednoczonych, z każdym można było rozmawiać. Z Kairim były super rozmowy i był gość bardzo, tak odnieść można było z rozmów, twardo stąpający po ziemi. Można było rozmawiać na wszystkie tematy, ale nie biło coś takiego, że Kairi próbuje filozofować i iść w jakieś obszary takie, wiesz, tak ogólnie jakbyśmy z Kairim siedli przy piwie czy przy czymś, to moglibyśmy uderzyć w fajne tematy. Tylko że problem jest taki, tak jak powiedziałem wcześniej, Kairi jest celebrytą szeroko rozumianym, Kairiego śledzą ludzie. Kairi jest teraz wiceprzewodniczącym Związku Zawodników, więc jeżeli on się wypowiada, to on się nie wypowiada tylko jako ja, Kairi Irving, zawodnik Brooklyn Nets, tylko mówię jako też przedstawiciel związków zawodników. I to dla ligi może być problem, bo ja uważam, nie wiem co ty uważasz, bo mam tutaj zapisany ten cytat, będę tłumaczył na bieżąco. Nie przygotowałeś jestem się, to mi się, Karol, nie podoba. Nie Coraz mniej mi się podoba to w tym programie, że się przygotowałeś. Tak, czymś złym jest, że to jest temat, którym ja się interesuję. I nie o to chodzi. Jak było ostatnie pytanka do nas, to mówię, że się w ogóle nie przygotowujemy. Teraz nagle jesteśmy jacyś merytoryczni. To ja się dziwnie czuję, Karol. Zazwyczaj się nie przygotowujemy, bo nie trzeba. A teraz, no to nie... Człowieku, co ty chcesz ode mnie? Poczekaj, bo się... Karol, przerwę ci. To jest dobry moment, po pierwsze, na to, żeby wrzucić dwa donki. A drugi moment to jest osoba, która się znalazła, Aleksandrze Kamiński. Słuchaj, sprawdź maila, bo wygrałeś coś, a chyba Poczta Polska zwaliła coś 1/10 i to jeden to jest twoja przesyłka. Także jakbyś mógł odpisać na maila, czy to dotarło, czy nie, to byłoby ekstra, bo szukam cię od tygodnia. Dobra, poczekaj, Karol, pieniążki, donki były. I zaraz będziesz mógł szkalować dalej, co zechcesz. Pierwszy właśnie, o Karol, od Jozue. Dzięki, chłopaki, za waszą pracę. Pozdrawiam. Dzięki. A drugi donek to jest od osoby, która po prostu chyba bitcoiny ma jakieś. Coś na giełdzie robi, bo 150 for 150. Tak trzymać, panowie. Piotrek znowu ten. Kartę zabrał rodzicom chyba. Dzięki, Piotrek. Dobrze, Karol, więc widzisz, zapłacili ci za szkalowanie, kontynuuj. Dobrze, dziękuję. Nie jestem, cytuję Kairiego, nie jestem za systemowym rasizmem i tym całym bullshitem. Coś mi tu śmierdzi w tej sprawie. Czy chcemy to przyznać, czy nie? My jako czarni, każdego dnia jesteśmy czyimś celem. I podobno to są słowa, które padły na tej niesłynnej telekonferencji, w której około tam 100 zawodników wzięło udział, w której to Kairi Irving gorąco namawiał, żeby zbojkotować pojazd do Orlando. I zobacz. Co Kairiemu śmierdzi w tym, że wracamy do Orlando? Bo możemy stworzyć moim zdaniem absurdalną tezę, że oto ponad 3/4 zawodników NBA to są zawodnicy czarnoskórzy i tutaj versus właściciele NBA, drużyn NBA, którzy są od w większości jakiegoś czasu biali. Karol, tak jest. Troszeczkę jakby od parunastu lat i nagle komuś to przeszkadza, tak? Nie licząc Michaela Jordana, który jest ewidentnie czarny. Ale zachowuje się trochę jak biały. No nic.
jeżeli ktoś chce taką narrację stworzyć, że tutaj masz białych właścicieli, którzy chcą zaprzęgnąć swoich czarnych koszykarzy do NBA, to myślę, że to jest ziarenko, które znajdzie swój grunt. Na pewno znajdzie. Dobrze wiesz, że w świecie jest tak, że więcej jest ludzi głupich niż myślących i logicznie myślących i to jest głupota. Moim zdaniem to jest głupota, bo tam też pada podobno padły słowa, chyba nie na tej konferencji, na jakimś tam grup czacie Brooklyn Nets, że Kyrie myśli o założeniu alternatywnej ligi do NBA, co jest jeszcze większym absurdem, ale do tego za chwilkę wrócimy. Właściciele drużyn NBA w większości to są ludzie, którzy tu dorobili się nie na NBA, nie dorobili się na tym, że mają drużynę w NBA. Gubernatorzy, Karol, gubernatorzy, nie właściciele. Tak, zarządcy, gubernatorzy, panie Draymondzie, to są ludzie, dla których gdyby NBA tak obstryk z dnia na dzień przestała istnieć, to ich status życia w ogóle by się nie zmienił, bo to są ludzie, którzy są nie tylko milionerami, są miliarderami na różnych polach, w różnych innych biznesach. I wiesz, komu nie byłoby na rękę, kto najwięcej na tym by stracił, gdyby NBA przestała działać? Ci koszykarze, ci w większości czarno, to nie chodzi o kolor. Ten kolor, najważniejszy kolor, to jest kolor zielony, to jest kolor dolara. On jest najważniejszy. Gdyby NBA przestała istnieć, gdyby NBA nie dokończyła tego sezonu, to po kieszeni dostaną zawodnicy, po kieszeni dostanie cała liga. Rozwali się salary cap takie, jakie teraz znamy. Będzie musiała się liga zrestrukturyzować. I takie drużyny jak jakiekolwiek tam Warriors czy jakieś inne, te, które są grubo ponad kreską, po prostu nie będą miały prawa istnieć, bo będzie mniejsze salary, mniejsze wypłaty i w ogóle. Ale Karol, to jest zmierzanie w taką stronę, że jak cytując klasyka, oni jeszcze pomyślą, że my jesteśmy dla nich. Tak naprawdę wszyscy zawodnicy NBA, ja nie chcę mówić jak jeden mąż, ale powinni mieć takie podejście. Ja już pomijam tą sytuację teraz rasową, nazwijmy to brutalnościowo-policyjną. Tylko mówię o szansach w życiu. Jesteś zawodnikiem NBA, więc na 80-70% szans wychowałeś się w takiej, a nie innej okolicy, w takiej, a nie innej rodzinie i bieda była. Nagle dostajesz grube wypłaty za to, że po prostu uprawiasz sport, który prawdopodobnie kochasz, ale wykonujesz to jako swoją pracę. Ci ludzie powinni walczyć w inny sposób. Skoro udało im się dojść bądź do bardzo prestiżowego grona. Wszystko jedno, czy jesteś LeBronem, czy Alexem Caruso, jesteś w tej pieprzonej NBA. I dzięki temu żyjesz. Dzięki temu nie musisz się zastanawiać, czy może do twojego sklepu wpadną te zamieszki i ci wyjmą wszystko ze środka, jeszcze cię pobiją. Tylko ty wkleisz swój dom i powiesz, że Black Lives Matters. I mało to wszystko. Tego, dzięki temu, jasne, mało tego. Dzięki temu, już pomijając status tych ludzi, chodzi mi o majętność, dzięki temu ci ludzie dostali swoje platformy społecznościowe tak szerokie, dzięki temu są znani i dzięki temu mogą głosić swoje przekonania i walczyć o swoje sprawy. I tutaj na przykład Aleksander pisze na czacie, że nikt ich do gry nie zmusza i my nie byliśmy na miejscu Kyriego. Oczywiście, że nie byliśmy i on ich szanuje za to, że chcą o coś walczyć. Oczywiście, jak najbardziej, tylko że pytanie, czy nie grając w koszykówkę więcej osiągniesz, czy grając, kiedy skupiasz uwagę nie tylko fanów, ale ogólnie szeroko rozumianego świata, który potrzebuje jakiejkolwiek rozgrywki i przy okazji grając w koszykówkę głosisz to, co chcesz zgłosić, no bo wiesz, teraz w świecie sportu jest taka próżnia i niektórzy tęsknią z NBA, niektórzy sobie oglądają stare mecze z przeszłości, z lat 90. czy wczesnych 2000. W końcu będzie to będzie tak jak trochę z byłą dziewczyną. Tęsknisz, dzwonisz, pytasz co tam słychać, mija rok, mija dwa, zapominasz. Ja nie mówię, że o koszykówce zapomnisz, ale o NBA możesz zapomnieć. Masz od cholery różnych lig, szczególnie dla nas Europejczyków, a europejskie pieniądze też są ciężkie i też są mocne dla NBA. Mówię też o reszcie świata, na przykład Azja. O NBA to jest produkt, który w ostatnich latach trochę wywindował swoją jakość, wywindował swoją cenę, ale to jest tak, jak wiesz, no, jakimkolwiek marketingu, no musisz dbać o sprzedawanie swojego produktu. Jeśli ten produkt w jakikolwiek sposób się odbrązowi, podupadnie, no to my sobie zaczniemy oglądać Euroligę, my sobie zaczniemy oglądać inne rzeczy. NBA nie jest jakąś tam częścią naszego życia. No generalnie może powiedzmy jest, ale ona jest częścią części takiej, która jest naszą rozrywką w życiu. To możemy to robić, fajnie, że to robimy, że możemy oglądać się, fascynować, ale jak tego nie będzie, to jakość naszego życia nie spadnie. Kyrie o tym powinien wiedzieć i no ja uważam, ja jestem całym sercem za tym, żeby świat był idealny, żebyśmy się szanowali za to, kim jesteśmy, a nie za to, skąd jesteśmy i ile mamy pigmentu w naszej skórze, ale świat idealny nie jest i nie, to jest w ogóle bzdura i absurd, że
teraz mentalnie jesteś gdzieś tam nie wiadomo gdzie, że nie jesteś w stanie skupić się na koszykówce, bo rasizm nie zaczął się 25 maja, kiedy Floyd został zabity i się nie skończy w najbliższej przyszłości, jak może Howardowi się wydaje. W Georgii chyba nigdy. Natomiast, wiesz co, też mi się wydaje troszeczkę tak, że taki głośny statement tego, że załóżmy zawodnik X nie zagra w tym sezonie i to jest dlatego, że i mówi jasno, że to jest powód w całej tej rasowej sytuacji i dlatego to robię, bo ktoś musi pokazać się, że ja potrafię, nie pamiętam o którą zawodniczkę WNBA chodziło, ale wczoraj czytałem jakiś taki bardzo aż groźny artykuł, że ona nie gra i to świat upadnie. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi WNBA z całym szacunkiem, a tutaj taki statement, że koszykówka się zatrzyma. I ja to rozumiem, szanuję, każdy ma jakiś tam, nie wiem, nazwijmy to sposób percepcji tego wszystkiego. Natomiast dalej jest pytanie, Karol, czy taki LeBron James, jadący swoim Ferrari albo na rowerze z J.R. Smithem i z Antonem Davisem, żeby trenować, zostanie zaatakowany przez policjanta? Czy w dalszym ciągu ten sam szary chłopak, który wraca z Campton gdzieś ze sklepu, czy coś tam, czy stoi z innymi chłopakami, coś sprzedaje? To jest dla mnie argument, który przemawia, że taki protest nie ma sensu, bo jest trochę taki wirtualny. Ja rozumiem znajomych i tak dalej, ktoś zaraz powie, Sterling Brown został pobity przez policjantów niedalej jak 2 lata temu. Albo Sefolosza, przecież złamali mu nogę policjanci tak, w Nowym Jorku. Tak, no ale tam się działy jakieś sprawy, chyba w nocnym klubie, coś jakieś... Opory były przed aresztowaniem, no mimo wszystko sytuacja była niejasna, no ale udowodniono brutalność policji. Tak naprawdę tych wielkich gwiazd to nie dotyczy, bo jedyna ich szansa, żeby dostać, mówiąc kolokwialnie, pałą przez plecy, to jest po prostu pójść na taki marsz, żeby zobaczyć, jak latają pojemniki z gazem łzawiącym. Więc ja tego nie kupuję. Jedyną rzecz, jaką bym kupił, to tak jak w futbolu było, teraz się... gubernatorzy z NFL przepraszają za piętnowanie klęczenia przy hymnie. I taki sposób akceptuję. Pokazanie jasno po prostu opinii publicznej, że my się z tym nie zgadzamy. My szanujemy wszystkich, wszystko, rasa, całuski. Ale nie pokazywanie się w takim świetle, że to na koniec dnia ludzie odbiorą to negatywnie, jako wywyższanie się, nie wiem, traktowanie innych z góry. Bo naprawdę, Karol, czytając to oświadczenie, ludzie, którzy byli nie czarnego koloru skóry i przeczytali to duże słowo my, mogli poczuć się po prostu, jakby ktoś ich obraził. To, co powiedział Dwight na przykład. Tak, to jest prawda. To jest gwałt na logicznym myśleniu, gwałt na historii. Poza tym oksymoron, mówisz o rasizmie, o tym wszystkim. Dwa ostatnie zdania świadczą, że ty troszkę jesteś rasistą w takim razie też. No też, słuchaj, nie wiem, co tam sądzi Dwight Howard, ale rasizm, dobrze wiesz, rasizm działa w obie strony. Są miejsca w Stanach Zjednoczonych, w których z racji tego, że jesteś białym, możesz dostać przysłowiową papę. I, no, rasizm istnieje, nikt tego nie kwestionuje. Oczywiście. A wiesz, w ogóle brutalność policji i w ogóle, no, cały ten temat. Ja uważam, pewnie się ze mną zgodzisz, że czarni celebryci, nie wszyscy, ale wielu z nich, robi gorzej dla tej sprawy w tym momencie, niż gdyby w ogóle nic nie mówili. Na przykład, no, na Twitterze mi się tam mignęło ostatnio, żona Dwayna Wade'a, Gabrielle Union, wrzuca taką kompilację, taki filmik, w którym pokazana jest brutalność policji. I moim zdaniem, to jest manipulacja, bo możesz wybrać minutę 20, czy 2 minuty, czy ile tam chcesz z pracy policjanta i wybrać najgorsze z możliwych rzeczy, że kogoś złapał, zatrzymał, przygniótł, przybił. Musisz pamiętać, że policjant to też jest człowiek i on wychodzi o 7 rano do pracy i chce o 15 wrócić, bo też ma swoją żonę, czy ona jest biała, czy czarna, to nie jest istotne, że ma też swoje dzieci. I jeżeli ktoś próbuje tworzyć tezę, że ludzie idą do policji, czy to amerykańskiej, czy jakieś inne, powiedzmy amerykańskiej, bo oni teraz rozmawiamy, idą, żeby wyżywać się, żeby uzewnętrzniać swój rasizm, żeby polować na czarnych, żeby ich zabijać, to jest bzdura, to jest absurd. Ja tutaj nie chcę przywoływać... Ale poczekaj, zatrzymajmy te konie, kowboju. Powiem taki przykład z Polski, Karol. Nie chcę nikogo, broń Boże, obrazić, ale moje doświadczenia z tą służbą są, myślę, że nie dla wszystkich bardzo podobne, jeśli ktoś ma w swoim mieście ten organ władzy jak Straż Miejska. To jest właśnie, Karol, przykład właśnie takiego przeważnie kogoś, kto do policji się nie dostał z różnych przyczyn, ale jeździ w tej straży miejskiej, on może ci dać mandat. On ma gaz.
Ale tak naprawdę aspiracje ma, żeby być co najmniej w gromie i ratować Kuwejt przed bombardowaniem atomowym. A jedyny Słuchaj. jego, wiesz, jurysdykcja to są bloczki i długopis. Co do Straży Miejskiej, to pełna zgoda, to nawet nie mamy co Więc ja, dyskutować. Karol, jestem w stanie uwierzyć, że są ludzie, którzy są sfiksowani. Karol, też nie możemy mówić takich rzeczy, że w policji nie ma ludzi z określonych środowisk. Szczególnie z tych środowisk, które bardzo mają taki kłopot, znaczy kłopot, bardzo nagminnie prostują prawą rękę i wskazują nią do góry. I myślisz, że Jasne, tacy jasne. policjanci nie pracują w Campton, gdzie z przyjemnością I jadą tak. do czarnej dzielnicy, że słuchajcie, tu nawet nie trzeba oddawać strzałów ostrzegawczych, otwieram okno i walę. Tak, słuchaj, tak, jasne, ale nie dałeś mi dokończyć. Taką kompilację jest łatwo zrobić, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wiele z czynności policyjnych jest nagrywane. Tylko chodzi mi o to, że jakby spojrzeć na liczby. Ja nie chcę tu strzelać liczbami, bo ostatnio je czytałem, ale nie pamiętam. Czarnoskórzy obywatele Stanów Zjednoczonych w skali całego kraju to jest jakieś tam 18% z tego, co pamiętam. I oni popełniają około 70% przestępstw. I teraz pytanie, czy oni to robią dlatego, że są czarni, dlatego, że czarna rasa jest niżej białej? Ja tak nie uważam. Jeśli Nie, bo ktoś są uważa, to jest rasizm. zdyskwalifikowani przeważnie, ja tak Jasne, uważam. bo są byli zepchnięci na margines, byli niewolnikami i to, że zostali wyemancypowani, to nic to nie zmieniło. Też mówiliśmy o tym. I to Są tak nawet nie zwane była red ich lines. wina. Tak, takie obszary w Stanach Zjednoczonych, w miastach, że rodzisz się, żyjesz, rozwijasz i umierasz. I jeżeli nie jesteś wybitny w nauce, a ciężko w takich szkołach niedofinansowanych być super jednostką, jeżeli nie jesteś wybitny w sporcie, a no ile masz wybitnych ludzi na 100 osób możesz mieć? No, zdarzają się, ale zazwyczaj no, ciężko się wybić. I jest się ciężko wybić z takiego miejsca. Możesz urodzić się, żyć, umrzeć i w jednym miejscu i nic w życiu nie osiągnąć tylko dlatego, że jesteś czarny, tylko dlatego, że urodziłeś się w jakimś miejscu. Ale gdyby odwrócić sytuację, gdyby takie getta, no bo to są de facto getta, gdyby w tych gettach byli ludzie żółci, hiszpańskiego pochodzenia czy jakiegokolwiek innego, no to okoliczności byłyby dla nich takie same. Ciężki start, zaczynasz w zasadzie nie od zera, tylko zaczynasz od minusowych punktów. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak jest jakieś wezwanie w Stanach Zjednoczonych, policja dostaje wezwanie, to tak, jaki region, jaki, wiadomo już jaki region, jaka część miasta, prawdopodobnie z jakiego koloru skóry, jakiego pochodzenia będzie miała dana osoba, z którą policja będzie miała do czynienia. I tak, jeżeli pojedziesz do Beverly Hills i John Travolta kłóci się ze swoją żoną, to prawdopodobnie nie musisz być uzbrojony po zęby, prawdopodobnie nie musisz mieć kamizelki kuloodpornej. Ale jeżeli jedziesz do tego, powiedzmy, Compton, które było wspominane już wiele razy, i tam jest jakieś zajście, no to tam wydaje mi się, że ołówek i notes mogą nie wystarczyć. Że czasem nawet i to, że masz rękę na pistolecie, czy na czymkolwiek, to jakikolwiek respekt budzi, i być może to, że trzymasz rękę na tym pistolecie, to spowoduje, że się nic nie wydarzy. Im nie będziesz może musiał go wyjmować. No, trudno, tak jest. Świat nie jest idealny. I teraz ja starałem się zrozumieć, wiesz, jesteś czarnym w Stanach Zjednoczonych, jesteś z takiego miejsca i czasami policja cię zatrzymuje tylko dlatego, że jesteś czarny. Rozumiem frustrację. Tylko, że jest wielu czarnych, którzy mówią głośno i mówią to od lat. Miej na uwadze, że jesteś czarnym i bądź podwójnie dobry dla białego czy jakiegokolwiek policjanta, bądź wykonuj jego rozkazy na 101%, a nie tylko na 100. Ale często jest tak, za tą krnąbrność się płaci i ja tu ani nie bronię policjantów, ani nie atakuję poszkodowanych, ale zobacz, no prosty przykład. Ja jestem z Polski, mieszkam za granicą, kupiłem sobie samochód 2 lata temu, jechałem na polskich blachach i z racji tego, że miałem polskie blachy, byłem kilka razy zatrzymywany na granicach, w różnych miejscach, w których nie jestem zatrzymywany, gdy jadę samochodem na niepolskich blachach. I też czuję w sobie taką frustrację, że dlaczego mnie zatrzymujesz jeden z drugim i co? On mi otwiera drzwi, co ja mam mu nawrzucać, mam mu na, wiesz, jakieś tam podjazdy robić polityczne. No, stosujesz się do tych rzeczy i te rzeczy robisz. Wiadomo, że ja mogę sobie tak mówić, bo dla mnie to jest kwestia taka, że nie cierpi na tym moja duma, zrobię co mam zrobić, odjadę 2 minuty i zapominam o tej sprawie, a tu ludzie żyją w tym, muszą w tym żyć od lat, od pokoleń, może nawet od setek lat. Możesz częściowo zrozumieć frustrację. Jaka jest droga do zwalczenia rasizmu? Odpowiadam na pytanie, którego nie zadałeś. Nie mam takiej odpowiedzi i gdyby ktoś miał, to 728 godzin. A, odpowiedziałem na następne pytanie, rozumiem. którego jeszcze nie Nie, ale zadaliśmy. wiesz, to ja wcześniej powiedziałem, nie wiem, dwa programy temu, że możemy nie mieć i pewnie nie mamy takiego,
moralnego prawa, żeby to oceniać w jakikolwiek sposób. Ja mogę tylko doszukiwać się porównań, że jak byłeś łysy w dresie i miałeś lepszy samochód i samochód policyjny nieoznakowany przejeżdżał koło ciebie, no to w 90% oni cię zatrzymują. Ale oczywiście nie zatrzymują cię dlatego, że ich twarz się nie podoba twoja, albo nie wiem, samochód masz za dobry, bo od ojca wziąłeś, tylko z ich statystyk wynika, że na 90% przypadków masz coś przy sobie, zrobiłeś coś. Ten samochód nie to jest prawda. Twój. I to, że kogoś to wypuścili, bo posądzili kogoś niesłusznie, no to tylko wyjątek od reguły. Tak mi się wydaje. Nie, no jasne, oczywiście. To wiesz, no, czy tego chcesz, czy nie, oceniasz ludzi, pierwsze wrażenie, wygląd, jak jesteś ubrany, jak się zachowujesz, no czy tego chcesz, czy nie, no kolor skóry, jesteś czarny, no to jak patrzę na człowieka czarnego, no to nie staram się nie widzieć jego koloru skóry, a jak go widzę w Polsce, to się zastanawiam, co robi w Polsce, bo w Polsce się nie rodzą czarni ludzie i to nie jest rasizm, tylko to jest taka ludzka ciekawość. A w Stanach Zjednoczonych społeczeństwo jest przekrojone, znaczy w sensie przekrojone, że jest dużo ludzi z różnych krajów i podchodzisz do ludzi tak, jak podchodzisz. Przecież było takie badanie zrobione, że człowiek ubrany w garnitur, ubrany jak biznesmen, ten sam człowiek zrobił takie badanie socjologiczne, nie pamiętam w jakim mieście, w jakim kraju, to nie jest istotne, i żebrał, po prostu żebrał, tylko że ten ubrany w garnitur żebrał w sposób taki, że powiedzmy prosił ludzi, że tam mu brakuje, nie wiem, tam iluś tam centów, czy złotówkę, czy coś, nieważne jaka waluta, to brakuje mu tam do czegoś, czy ludzie mogą go poratować. I on zebrał jakąś tam dużą kwotę. Ten sam człowiek następnego dnia, czy dnia poprzedniego, ubrany jak bezdomny, ubrany jak lump, prosił ludzi o jakieś tam drobne, no wiadomo, prawdopodobnie ludzie myślą na wino, na narkotyki, na cokolwiek, i nie zebrał nawet jakiegoś tam, no, mały procent tego zebrał. Tak jest, jesteśmy oceniani, jak wyglądamy, jak mówimy, jak się poruszamy, a koloru skóry nie ukryjesz. No. Możesz się ubrać w garnitur, możesz się ubrać w złoto, a jak jesteś czarny, to jesteś czarny. Cieszę się, że dochodzimy do tak głębokich i daleko idących w ogóle porad. Naprawdę, Karol, bardzo się cieszę. Dobrze, ale co z koszykówką, która ma wrócić za poczekaj, odliczanie tutaj jest od TISO 42 dni i 6 godzin. Tak symbolicznie. Ale słuchaj, 42 dni. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Jaki? Bo teraz był Kyrie przysmażony troszkę, ale teraz można odwrócić tę sztukę mięsa i jeszcze ją przysmażyć delikatnie. Czemu? Za co? Co zrobił znowuż? No, pomysł alternatywnej ligi do NBA. Ale nie, to ja bym chyba tego nie odbierał jako takie super jakieś sources. To chyba ktoś coś przeinaczył, to nie jest chyba jakiś taki... To była informacja napisana na grup czacie Brooklyn Nets. Kyrie rzucił taki pomysł i któryś z zawodników chlapnął, jak to się mówi. Poczekaj, Tomek Kubień pewnie... Panowie, sezon się zbliża, chudy Jokić. No jest chudy, jest on rektyczny Jokić, ja bym to powiedział. Tak zwany AJ. Chudy Harden, no, też go trochę wypociło. Gruby Doncic był zawsze. Nagrody na koniec sezonu, dajcie też trochę myśli o koszu. Nagrody za koniec sezonu w zasadzie z Karolem przyznaliśmy, nie pamiętam w którym programie, tak. Ale to było z kilka programów temu, co najmniej z 5. A jeśli chodzi o chudość, no ja może na własnym przykładzie, ja z tą pandemię jak gdyby przetworzyłem na ćwiczenia codzienne, i widzę, że oni też, i to bardzo dobrze jest. Tylko ja nie wiem, jak to wpływa na grę. Będzie wpływał, bo chudy Jokić brzmi intrygująco. A chudy Harden? Nie wiem, czy za chudy Harden to jest intrygujący pomysł. Mimo wszystko te penetracje czasami wymagają ciałka, zastawienia się, użycia barku. I... Jak najbardziej, ja się boję. Gdybym był fanem Nuggets i fanem Rockets, to trochę bym się obawiał. Nie no, chudy Jokić to jest kozak. Słuchaj, 3 miesiące stracił 50 funtów, czyli to jest tam 20 parę kilogramów, 20, czyli 7 kilogramów miesięcznie. To jest dużo, to jest duży utratek. Utratek, nie ma takiego słowa. Duża utrata wagi. Utratek. Nie, to się wzięło, nie ma. Po czesku jest utrata. Wiesz, utratek. Tak? No nie miałem nic do czynienia ostatnio z żadnymi Czechami, no ale nieważne, mamy 19 dzień czerwca, gramy za miesiąc z kawałkiem, więc pewnie jeżeli to jest optymalna waga, którą chciał osiągnąć Jokić, to może teraz dobuduje jeszcze trochę i powiedzmy tam mu przybędzie tam z 5 czy 7 kilo, tego nie wiem, czy taki jest jego plan, ale trzeba pamiętać, że gra Jokicza, no Jokić to nie jest taki typowy center, bo i podaje i wychodzi na obwód, ale kiedy trzeba,
kiedy trzeba, to potrafił użyć swojego ciała, zagrać tyłem do kosza i czy skończyć akcję, czy podać. I ja się obawiałbym się, gdybym był fanem Nuggets, że to nie ma co się super cieszyć, że on taki będzie teraz mijał, będzie biegał. Na pewno to jest odciążenie dla jego stawów, ścięgien, ale czy to jest jego optymalna taka karierowa waga, to raczej no, nie wiesz, ja nie chcę, że ja tu jestem mądrzejszy od tych trenerów Nuggets, bo nie jestem, znaczy raz widziałem Jokicza na żywo bliska, no, ale nie trenowałem z nimi, ja mu nie układam jadłospisu, ale no, nie wiem, zobaczymy, no, życzę mu wszystkiego dobrego, a Harden jest super silny i mocno zbudowany, widziałem go wiele razy na żywo i wiele razy bez koszulki, jest naprawdę dzik, jak ktoś nie widział, to niech sobie wpisze na YouTube, nie na YouTubie, na Google zdjęcie bez koszulki zbudowanego Hardena, to jest naprawdę dzik. Gdyby ktoś nie wiedział, że jest koszykarzem, to wygląda jak zawodnik MMA. Jak to się odbije na jego grze? Nie wiem, no. Ale tak jak mówisz, czasem przy tych penetracjach trzeba trochę mieć siły. Znaczy to wiesz, no, pytanie tego, co zostało przetworzone tkankę mięśniową, a co było po prostu zgubione, jeśli chodzi o kilogramy, no. Bo jeśli Harden naprawdę ma wyglądać jak na tym zdjęciu, jak zbiega z górki czy coś takiego, czy wbiega pod górkę, no to ja nie wiem. Nie wierzę, że to ono było prawdziwe. Tam coś było podrobione. Przecież to jest masakra. No, a powiedzmy jeszcze zdanie o tej alternatywnej lidze. A poczekaj, dzisiaj Bradley Beal mówił, że go policja zatrzymała i groziła. Tomek, ja kiedyś byłem w takim mieście europejskim i Bradley Beal mówił, że bez Johna Walla to bez różnicy. I mówił takiemu znanemu dziennikarzowi. Słuchaj, i ja śmiał się, poczekaj, i obok niego siedział taki facet w okularach, co się śmiał i nie wiem, z dwa tygodnie później wyleciał na zbity pysk z pieniążkami swoimi, a Bradley Beal zaczął rzucać po 800 punktów na mecz, także kto jest tutaj kłamcą? Słuchaj, ja nie jestem ani znany, ani nie jestem czarny, a też miałem różne przejścia z polską policją i już nie opowiadajmy, bo teraz to będzie tak jak w przedszkolu, a proszę pana, a ten policjant to mi też tam coś tam, nie bądźmy dziećmi. Co myślicie o... Poczekaj, Karol, bo to jest może a propos tej ligi. Co myślicie o tym, że gracze chcą gwarancji kontraktów na wypadek kontuzji? Czy uważacie, że powrót teraz aż tak bardzo różni się od normalnego startu sezonu? Ale kontrakty są gwarantowane. Zawsze są gwarantowane. Chyba, że ktoś ma zapisane, że kontrakt jest niegwarantowany. Jak podpiszesz kontrakt, to dostajesz pieniądze, a jak dostaniesz kontuzji, która zagraża twojej karierze i faktycznie skończysz karierę, to ubezpieczalnia płaci. Kontrakty zawsze są gwarantowane w NBA. Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Czy uważacie, że powrót teraz aż tak bardzo różni się od normalnego startu sezonu? No raczej. No, w opór. No, jakby bardzo. Natomiast jeśli chodzi, Karol, o tą nową ligę, ja nie wiem, o czym tu rozmawiać. Przecież tutaj nie ma żadnego pola do popisu. Absolutnie żadnego. To jest, słuchaj, poziom głupoty i absurdu to jest jeszcze... Nie wiem, czy przypadkiem nie większy o posądzanie wyjazdu do Orlando jako rasizm, bo zobacz, umowa między właścicielami a zawodnikami to w zależności od koniunktury to jest tam powiedzmy 47 do 53, 49 do 51, 50 na 50. I możesz też pogwałcić logiczne myślenie i fakty i powiedzieć, że ale jak to chwileczkę, przecież to zawodnicy generują, dlaczego oni nie dostaną 70% czy 80%, co jest oczywiście bzdurą, bo ta warstwa tego tortu, na której jest parkiet i są koszykarze, to jest ta warstwa na górze, którą wszyscy widzą, ale tam na dole wszystko jest, bo zobacz, musisz zapłacić za budynek, musisz zapłacić za światło, za wodę, za gaz, musisz zapłacić sędziom, musisz mieć jakieś struktury. To wszystko kosztuje, ludzie na tym zarabiają. NBA to jest cholernie ogromny biznes i tam ludzi na tatach jest od cholery. I jeżeli Kyrie uważa, że jest dojony, przepraszam bardzo, przez białych właścicieli, czy nieważne jakich, zielonych, fioletowych to właścicieli. Powinni oddać mu samolot. Słuchaj, jedyna rzecz, gdzie Kyrie mógłby mieć argument, to jest powiedzmy istnieje salary cap. Gdyby nie istniało, to powiedzmy LeBron mógłby dostawać jakieś tam 60-70 milionów dolarów za sezon, ale cudzysłów, cierpią na istnieniu twardego salary cap. Ja bym powiedział
Powiedziałbym, nie wiem, 7 koszykarzy, może 8, może nawet nie, bo jeżeli, LeBronowi jesteś w stanie zapłacić każde pieniądze, bo się zwrócą i sportowo, i marketingowo, marketingowo bardziej niż sportowo, ale czy możesz to powiedzieć o zawodniku, który jest w top 15 NBA i jest tym 15 czy 14? No raczej nie sądzę. Więc jeżeli Kyrie chce stworzyć własną ligę i dostawać wielkie pieniądze, to ja sobie wyobrażam to tak, że nie wiem, że na przykład są 4 mecze, tam jest kolejka i dzieją się na jakiejś tam hali i później tak, DeAndre Jordan pisze protokół, JJ Redick siedzi na zegarze 24, nie wiem, ktoś sędziuje, żeby pieniądze zostały wewnątrz NBA, wewnątrz ligi. To jest absurd, to jest bzdura, bo zawsze musisz mieć ludzi z zewnątrz, którzy zrobią tak zwaną obsługę tego meczu. Zawodnicy grają, owszem, i oni są najważniejsi, bo jak oglądasz NBA, to nie myślisz o panu Jusku, który stoi za kamerą, i panu Jacku, który wyciera parkiet, no ale tak działają wszystkie ligi, no. Przykro mi, przepraszam bardzo. Ja w zasadzie trochę tego nie rozumiem, bo ja rozumiem, jakby Kyrie miał jakieś podstawy i wiedział o tym, że ludzie wiedzą. Ale on chyba nie wie, że ludzie wiedzą, jak on grał, co on sobą reprezentuje i w jakim miejscu kariery znalazł się obecnie. Które bezpośrednio wynika to z tego, co się działo w Cleveland. No, to go wygenerowało w zasadzie. Że tak można powiedzieć. No nie, no tak, oczywiście. No to on, to być może teraz, jaki teraz jest, to jest... jedzie na tym, co się stało w 2016. No dzisiaj jest chyba dzisiaj jest rocznica tego wyjścia z 4. A co najważniejsze, to naprawdę nie jest zły koszykarz. Tylko gdyby zadbał o tą swoją strefę psychiczną, że wyłączył sobie Michaela Jordana, bo zauważył, że nim nie jest, to zszedłby na ziemię w jakiś sposób i podejrzewam, że lepsze umowy, lepsze okazje transferowe, lepsze poparcie u kolegów, żeby stworzyć gdzieś trzygłową hydrę i się w końcu uspokoić, by się wtedy znalazły. Myślę, że ludzie po prostu nie chcą z nim gadać, bo to jest ten kolega, który w czasach właśnie nie powiem czego, pisze do ciebie, że to nie istnieje, a anteny 5G zabijają wszystkich i ty widzisz zdjęcia, jak on idzie ją podpalać. To jest właśnie Kyrie Irving. To jest ten twój kumpel z Facebooka, który w podstawówce był w porzo, ale teraz ma świadome sny, 5G, wiesz o co chodzi. Foliarstwo takie tak, klasyczne. Tak, na parkiecie mu się włączył Michael Jordan, co jest złe, a poza parkietem mu się włączył jakiś wizjoner, jakiś Martin Luther King. Przecież pamiętasz, jak jeszcze sezon był, on się porównywał do Martina Luthera Kinga, bo ktoś tam na nim jakieś szkalowanko robił. No jest trochę kłopot, trochę odjechał Kyrie, to trochę odjechał tak nie pozytywnie, bo może, on no jest świetnym koszykarzem, fantastycznym, zobacz, jak on potrafi kończyć przy obręczy, jakie on w ogóle, no super się go ogląda, tylko że no, w tym sezonie nie, w tym sezonie mi się nie podobał, w zeszłym sezonie w Bostonie też mi się nie podobał. W zasadzie można powiedzieć, że po 2016, tak jak powiedziałem wcześniej, po zdobyciu tytułu, po tym super arcyważnym rzucie, trochę Kyrie odjechał. Wiktor napisał, odjechał. Czyli ostatecznie obalamy teorię, że Kyrie jest inteligentny, co Karol? Nie, ja bym powiedział, że nie. Ja uważam, że jest inteligentnym facetem, tylko że wjechał na taki poziom, w którym mu się wydaje, że on widzi więcej niż inni. Ja tak uważam, wiesz, może się mylę, ale no, rozmawiałem z nim kilka razy wtedy w 2014 w Hiszpanii. Czytam wiele z jego wywiadów, rzeczy, które mówi, w jaki sposób odpowiada na pytania, które są mu zadawane. On nie jest głupi, bo ja słyszałem głupich sportowców, słyszałem głupich koszykarzy, słyszałem koszykarzy czy sportowców, którzy A, są mało inteligentni i to jest niczyja wina, i B, nie są oczytani, nie czytają, nie poszerzają swojej wiedzy. Nie można Kyrie zaliczyć do tych ludzi. Ja uważam, że jest inteligentny, tylko że ten strumień świadomości trochę mu za bardzo kapie. Ale co, Karol? Myślimy, że to poszło, bo Kyrie zamienił się troszkę w Syzyfa, tylko który spuszcza tą kulkę i obserwuje, co się dzieje, czy ludzie to oleją? Bo zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten sezon, wiesz, bo ja rozumiem, że tam gdzieś ktoś może mieć operację, wiesz, ja teraz mrygam okiem, jest operacja, która była ważna i ja to zrobię, a tak naprawdę podkładka dobra. Ja nie chcę grać z nimi tam w tym Orlando, się mieszać, nosić jakichś pierścionków czystości z wykrywaniem wirusa w moim organizmie, mam to gdzieś. Ale są tacy, którzy staną o koniem, nie? I powiedzą, że nie jadą. I wtedy, jeśli powie to takich kilku Irvingów z lekką podkładką, że są dobrzy, to poziom spadnie, no. I może ktoś awansuje do playoffów, kto nie powinien. Albo coś to zmieni w playoffach, w co wątpię, ale może.
Wiesz co, ja myślę, że tutaj zadziałał prosty mechanizm, Co że powie Kairi się LeBron? trak... też, ale tutaj zadziałał prosty mechanizm, bo tam Kairi na początku dopytywał o różne rzeczy, o jak to będzie wyglądało w tej bańce. Przecież pytał też o alkohole, pytał o jedzenie, jak tam będzie, czyli widać było, że mu zależało, ale Ping to ponga nie pytanie, będzie czy on można by... grać. Wiesz, może w Warszawie chciał grać, a Warszawów nie przewidziano, może tego, Nie, ale poważnie, żarty Karol, na... jest zasada na Nie, The poważnie, no to Athletic, wiesz, się pojawiła zasada o ping-pongu, że ja nie można grać wiem, ping-ponga. tak. Wiem i bardzo dobrze. Bardzo Ping źle. pong powinien być zdelegalizowany. Nie, ping-pong Nie, jest żartuję. ekstra, nie, jest ekstra ping-pong. Ja wiem, żartuję, wiem, żartuję. Chodzi o to, że podobno powiedziano mu, że on jako zawodnik kontuzjowany, on nie będzie mógł być w tej grupie tam 35 osób, które ekipa może ze sobą zabrać. I podobno wtedy się zradykalizował. Wtedy to był punkt, w którym się wpienił i powiedział to, co powiedział i chce sobie założyć drugą, inną ligę. To podobno był główny powód, bo podobno z intencjami Kyrie przyszedł takimi, że będzie fajnie, że chce być tutaj głosem zawodników i chce jechać do Orlando, To w ogóle musi ale być nie pojedzie. z takim podejściem wspaniały kumpel, bo na przykład jak jedziecie samochodem i jest wypadek, to to od razu zakładasz fabrykę aut, żeby były lepsze i żeby się tak łatwo nie rozwalały, albo fabrykę dróg, żeby prowadziły cię nie tak, żebyś wjeżdżał Albo w na inne przykład auta. Albo fabrykę ludzi, żeby jedziecie... nie wjeżdżali ci ludzie samochodami w ciebie na przykład. Jedziecie na jeziorko przysłowiowe A on chciał i w góry. Kolega bierze samochód, więc jest kolega i cztery inne osoby. I ty się akurat nie mieścisz, to ty pożyczasz samochód od dwójka, bierzesz tych czterech, kierowca zostaje i jedziecie w inne miejsce. Albo na to samo jezioro, żeby zrobić na złość Albo temu kupujesz koledze samochodu. autobus i jedziesz sam. Na przykład. Taki statement. Ale tak poważnie mówiąc, wydaje mi się, że to akurat Kyrie Irving niczego nie wywołał, natomiast obawiam się tych takich samodzielnych i pseudo niezależnych decyzji poszczególnych koszykarzy. Aczkolwiek obecne top 10 grające w NBA myślę, że wyjdzie w całości na parkiet. Też tak myślę. Nie, Kyrie niczego nie wywołał, bo to nawet, no wiadomo, że liga się wsłuchuje w tych wszystkich dywersantów i póki co ani start sezonu nie jest zagrożony, ani w ogóle struktura tego wszystkiego. Wiadomo, że ta bańka nie będzie idealna, wiadomo, że to są niekomfortowe sytuacje, niekomfortowa w ogóle historia, nawet i życie w jakimś tam super ekskluzywnym hotelu, no ale wiadomo, że trzeba zacisnąć zęby dla dobra, z własnego dobra, ale dla dobra ogólnie szeroko rozumianej ligi. Jeżeli jesteś koszykarzem, który ma 20 parę lat i chcesz w tej lidze jeszcze pograć z dekadę, no to dobrze, no to nie graj, ale w przyszłym roku czy za 2 lata zamiast zarobić 30 milionów dolarów, zarobisz 12 czy 10, co też nie jest mało, ale żebyśmy tutaj nie wchodzili w dyskusję, czy sportowcy nie zarabiają za dużo. Sam jesteś panem swojego losu, nie chcesz grać, to nie graj. Ja powiedziałem, pisałem nawet o tym, ja nie walczę tu o nic, bo mnie to aż tak bardzo nie dotyka. Będzie NBA, fajnie, będę jak oglądał. Nie będzie, to też mam co robić. Ty jesteś nienormalny. Bo? No jak możesz tak mówić, to lekko tak ci to przychodzi? To... Bardzo lekko, bardzo lekko, człowiek. No to bardzo niedobrze. No ale to człowiek się po latach dowiaduje takich rzeczy o drugim człowieku, no cóż. Poczekaj, bo ja chciałem coś powiedzieć, ale ty mówisz coś właśnie, że ten sezon, ale wiesz co? Wydaje mi się, że właśnie chyba największe problemy nadchodzą. W sensie przychodzi nowy sezon, a już wiemy, że będzie chyba kłótnia na temat rozpoczęcia tego sezonu, bo presja ze strony ligi jest widoczna, że chcą jednak ten grudzień przeforsować, a z drugiej strony związek może się na to nie zgadzać. Do tego dojdzie ta sytuacja właśnie polityczno-rasowo-socjologiczna i związek może zachowywać się różnie. A pani Michelle Roberts lubi zabawiać się w wycieczki tego typu i stawanie okoniem też chyba może należeć do jednej z jej broni. No, żebyśmy... A od tego, Karol, właśnie do lockoutu jest bardzo blisko. Już nie będzie chodziło o collective bargain agreement. Tu będzie chodziło o ideologię, o przyznanie jakiegoś święta. Musicie nas słuchać, my to my i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego się obawiam jak najbardziej. Najbardziej. Żebyśmy nie byli złymi prorokami, ale Michelle Roberts jako
No, ale Michelle Roberts to jest moim zdaniem. Nie, wiesz, no, Michelle Roberts jest czarnoskóra i jest kobietą, i ona będzie mogła ambicjonalnie do tego podejść, że ona nie dość, że jest głosem Związku Zawodników, czyli zawodników, to jest czarnoskórą kobietą, i ona może do tego tematu podejść ambicjonalnie i na koniec, bo ona już schodzi, ona już leci, ona była słaba na swoim stanowisku i przyjdzie ktoś inny, i ona, żeby postawić taki akcent, kropkę nad i swojej kariery, moim zdaniem słabej kariery w NBA. Może spróbować zrobić to, co ty mówisz. Bardzo dobrze, też chcę to zobaczyć, bo to będzie kolejny przykład na to, że jak jesteś trochę krótkowzroczny, jak się zapienisz w tym wszystkim, w tej swojej jakiejś tam poprawności politycznej, w walce z rasizmem. Ja, żeby nie było, jestem za tym, jestem za walką, trzeba walczyć z rasizmem. Ubolewam nad tym, że w 2020 roku ludzie są oceniani za to, jak wyglądają, jaki mają kolor skóry. Przykro mi jest, ale to nie jest metoda, żeby z tym walczyć, i myślę, że NBA to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie szukać rasizmu. No zobacz, no, grasz dobrze w koszykówkę, masz zapłacone, nie grasz dobrze w koszykówkę, masz mniej zapłacone, albo nie grasz w NBA, czy jesteś biały, czy czarny. A to, że akurat jest większość czarnych w Stanach, w NBA, no o czymś mówi, no. Poza tym jest, Karol, też Czy nie? kwestia, tak, jak najbardziej się zgadzam, ale jest też kwestia tej nauczki takiej. Nie wiem, czy to będzie wychodziło ze strony, w moim pojęciu, trochę negatywnej, ale też pokrycie to ma w ekonomii jakiejś właścicieli, gubernatorów NBA, albo zawodników, bo myślę, że po tym, co. Może to nie będzie ten sezon, może to będzie następny, ale ktoś wpadnie na pomysł, że musimy się zabezpieczyć na zaś. Żebyśmy w ramach następnej jakiejś nieoczekiwanej przerwy w dostawie koszykówki i dostawie życia zarabiali pieniądze, a właściciele ich nie wydawali. Żeby nie było sytuacji, że raz na miesiąc komisarz mówi, że tyle procent zabieramy wam z pensji. Oni będą chcieli ujednolicenia, a druga strona będzie chciała ubezpieczenia od skutków suszy. Rozumiesz? Mi się wydaje, że NBA na to nie pójdzie, bo to jest sprawa bez precedensu. Tam w CBA była zapisana, czytaliśmy, nawet mieliśmy okazję się dowiedzieć, bo ja tego nie wiedziałem wcześniej, że jest jakiś tam zapis na temat wojny, pandemii, czegoś tam jeszcze. Ciężko wpisywać w scenariusz, że coś takiego się wydarzy. No chociaż takie mamy czasy, że się okazuje, że nie można niczego wykluczać, ale wydaje mi się, że będzie ciężko to przeforsować, żeby coś takiego uzyskać u właścicieli. Ale parcie może być z drugiej strony, wiesz. A to na pewno. I to też może być jakiś powód do dyskusji, ale też z drugiej strony trudno będzie oczekiwać następnej takiej sytuacji, no. To też jest czarnowidztwo pewnie trochę. No dobrze, Chociaż Karol. kto wie. Słuchaj. 5G, ślady węglowe, No, no, różne no. pan. Gdzie jest Greta teraz? Ja się pytam. Gdzie? Właśnie, Gdzie gdzie jest Greta? Gretunia? Właśnie. Zobacz, zobacz. Uciekła, czy już się skończyły? Gdzie ona jest, biedna? Był lockout w 99 roku, było ciężko, David Stern zapuścił brodę i broda rosła, rosła, aż się nie skończył lockout i ta broda była długa. Może i Silver będzie musiał zapuszczać. Na głowie zapuści włos. Dobrze, Karol, czas na pytanka jakieś. Jak macie jakieś pytanka, ładujcie. Właśnie, muszę też jakoś znaleźć jakiś sposób, żeby nasi top GMs, bo dzisiaj to Piotrek przekręcił liczniki. Stanisław został zdeklasowany po kilkunastu miesiącach prowadzenia, żeby też mogli wejść na tego Discorda. Więc jeśli ktoś z Top GMs nas słucha, niech napisze maila albo napisze na Facebooku czy coś, to się tam złapiemy. Dobrze, Karol, jakieś pytanka muszą być rzeczowe. Szukam. Słucham bardzo. Ja również, tylko ja nie mogę znaleźć. Ostatnie pytanie było od Wiktora, czy Kairi jest. Nie, jest inteligentny. Jest No inteligentny inaczej. zależy, co rozumiemy pod tym pojęciem. Wiązanie butów. A co by Karol zrobił Michael Jordan, jak byłoby coś takiego? Grałby, czy by nie grał? Bo wydaje mi się, że ta sytuacja, która była przedstawiona w The Last Dance z tym senatorem. Myślę, żeby sprawiła, że on jeszcze bardziej z chęcią by grał, bo to byłoby granko za darmo. Połowa ligi rezygnuje, a ja sobie pyk pyk tutaj robię. O, ja myślę, żeby grał. Tak? No, LeBron chce grać. No myślę, że. Nie wiem, czy spotkałeś się z komentarzem na temat tego, co powiedział Kyrie ze strony LeBrona.
ale chyba brak, jeśli był brak, a wydaje mi się, że to był brak komentarza, no to oznacza jedno, no, że kto słucha wariata, wiesz. Gramy dla kibiców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, Karol, nie wiem, albo czat mi się zepsuł, albo nie ma pytanek i możemy iść. Nie ma pytań, wszyscy wszystko wiedzą. Bardzo dobrze, w 150 odcinku już są tak wyedukowani, że wiedzą wszystko. Bardzo, o kurde, Dominik Rączka zepsuł wszystko. Aj, Dominik, ty niewdzięczniku. Do precyzowania poprzedniego pytania, czy słyszeliście, że Rookies chcą dostać gwarancję przedłużeń kontraktów na wypadek kontuzji po wznowieniu sezonu? Co o tym myślicie? Nie wiem, czy ja cokolwiek o tym myślę. To chyba jest dobrze, ale też chyba niechętnie z drugiej strony, tak jak we wcześniej opisywanym przypadku ewentualnego lockoutu. Nie wiem, tak mi się wydaje. A ty, Karol, coś masz do dodania? Nie, nic nie myślę na ten temat. Kuba Kuladini, jakieś myśli na temat beefu, beefa, właśnie nie wiem, beefu chyba, KD Perkins. Nie, już mówiliśmy kilka programów temu, że Perkins jest w swoim prime bredzenia w internecie, to... No ale na temat Kariego był dobry take. No niby tak, ale to było za proste, Karol. Wtedy nawet każdy, kto mówi największe głupoty atakując Kariego, ma rację, więc to jest takie za proste troszeczkę. Tak, ale zobacz, Kuba dobrze tutaj zwraca uwagę, beef KD Perk. Perk słusznie skrytykował... A, że kierunek, to przepraszam. Tak, Perk słusznie skrytykował Kariego, na co KD odpisał, że Perk jest selloutem, w ogóle ten zwrot, że ktoś jest selloutem, to jest taka bzdura. I wrzucił, wydaje mi się, że wrzucił zdjęcie, jak Perkins rzuca airbola i to też jest... Zobacz, walczyłeś w internecie nieraz, potyczkowałeś się w internecie nieraz. Argument, którego użył ja KD, to jest argument... Ja już przestałem, Karol, przestałem już. To jest, ja wiem, to jest argument głupi, nielogiczny i bardzo słaby. On w internecie został szybciutko zniszczony. Nie wiem, czy był zniszczony, bo nie śledziłem, bo mam ważniejsze i ciekawsze rzeczy do robienia. Perk ma argument, jakiś tam argument, muszę się z nim zgadzać czy nie. To, jakim był koszykarzem i jak rzucał swoje jumpery, to w tym momencie jest nieistotne i KD ale poczekaj, nie miał się czego przyczepić. Ale dlaczego właśnie to jest nieistotne? Ja zauważyłem, Karol, że w internecie i zarówno nie tylko chodzi o koszykówkę, ale też życiu jakimś takim prywatnym, też no nie jestem za tym, żeby znaczy prywatnym, takim publicznym, ale między dwoma osobami, które są jakoś może nie do końca związane, ale się coś znają i mówią na swój temat różne rzeczy. Że brakuje, zwłaszcza w NBA, takich dyskusji, tego takiego szacunku. Że Perkins, no, Patrickiem Ewingiem w życiu nigdy nie był. KD, no, jak gdyby, jeśli chodzi o koszykówkę, jest trochę w nią lepszy i był i będzie, już historycznie go wyprzedził o hektar. Tutaj powinien każdy znać miejsce w swoim szeregu. Ja wiem, że jak LeBron by się kłócił z Jordanem, byłoby ciężko to wyważyć. No ale w tym przypadku, Karol, no to jest tak Wally Szczerbiak kontra Raef LaFrance, no. No, ja się z tobą nie zgadzam. Co to ma do rzeczy? Kyrie ma jakiś punkt widzenia na coś. Perk ma swój punkt widzenia na coś. Używa argumentu słowa. Użył swojego argumentu Perk. A argumentem KD jest to, że Perk nie umiał rzucać do koszykówki, rzucać piłką do kosza. Co jest prawdą, tylko to nie jest na poziomie, to nie jest kontrargument na poziomie w dyskusji. Bo to, że Perk nie umiał rzucać, to jest prawda, ale to, że Perk ma rację, czy nie ma racji w dyskusji z Kari, to jego rzucanie nie jest istotne w tym momencie. No, ale wydaje mi bo to, się, bo to że nie ma dyskusja, albo ja coś... Wiesz, ale to nie ma dyskusja, że Perk sobie mówi, gdzie jest jego miejsce w historii NBA i gdzieś tam się przewartościowuje, tylko on mówi, że Kari zrobił bzdurę, moim zdaniem ma rację, używa argumentu, a argumentem KD jest wrzucenie zdjęcia, na którym Perk rzuca airbola, co w ogóle jest bez sensu. Znaczy, wiesz... Może na przykład domniemać, że KD jest takim filozofem, że wrzucił to, że to jest, ta jego myśl jest tak niecelna, jak to jego rzuty do kosza. Tutaj można doszukać się jakiejś metafory na przykład. Natomiast, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to był docinek do czegoś, niż jak gdyby odpowiedź na odpowiedź. Musiałbym to gdzieś odszukać, ale wydawało mi się, że to było takie, wiesz, już poszło w ferworze walki, a nie, że było klucz programu całej odpowiedzi. Wiesz, to co by to nie było, to było słabe. Wiadomo, że broni swojego kolegę, bo będą grać niedługo razem. Wasze top 2 teamy do oglądania po wznowieniu sezonu. Uzasadnijcie. Chicago Bulls. To na pewno, bo ich nie będzie. Dlaczego Waszyngton? Właśnie, Karol, co by się stało? Czy to ma sens, żeby John Wall zagrał z DeMarcusem Cousinsem w koszykówkę razem w jednym
meczu na boisku przez więcej niż No, jeden mecz. grali w Kentucky. Ale tak, że naprawdę. A nie Nie tam. wiem. Bo ja tak się ostatnio Chyba nie. zastanawiałem, bo tam coś takiego też poszło na ten temat, że może by tam ktoś kogoś bardziej chciał popychać w tym kierunku. Ale Orlando Magic chyba. Jestem ciekaw. Byleby nie ze schodów. Co? Mówisz popychać, byle nie ze schodów. A, tak. Orlando, bo będą grali u siebie. To na pewno będzie ciekawe. Cały czas u siebie. Mistrzostwo gwarantowane. A tak poważnie chcę zobaczyć, czy Damianowi Lillardowi się będzie chciało. Bo szczerze, nie wiem, czy będzie mu się chciało. A twoje, Karol? Dwie drużyny. Houston jestem ciekawy, jak będą grali na tych mniejszych halach, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o drużyny pełne strzelców, taką drużyną są Rockets i w takim systemie grają, to one mogą im służyć. Wiesz, jak to jest, perspektywa jest inna. Łatwiej się rzuca w takich mniejszych halach. Nie masz kibiców, nie masz tej większej takiej perspektywy. Ciekawe. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Rockets będą grali. Będę się im przyglądał. Co będę oglądał? Lakers, wiadomo, co LeBron zrobi, jak się pokaże po tej kwarantannie. Możesz mieć znaki zapytania co do tego, jak kto przepracował te 3 miesiące pandemii, ale chyba przy LeBronie nie masz takiego znaku. Myślę, że kto jak kto, ale LeBron to ostro trenował i w formie jest. Raptors też będę oglądał. Wszystkie drużyny będą oglądały. To jest zaskoczenie, naprawdę, to jest zaskoczenie. Dlaczego będziesz, Karol, Raptors oglądał, możesz powiedzieć? Jakby to bo jest... obiecałem Kyle'owi Lauremu. Karol ma taką tajemnicę, że od kiedy przyjechał do Polski, nie zdejmuje tej koszulki, którą ma na sobie i do momentu, aż Toronto nie obroni tytułu, on będzie ją naszał. Cały tak. czas ją ma, śpi w niej, chodzi i to już jest drugi tydzień. Trochę mnie swędzi, ale mam taki patent, że jak wieje wiatr, to ją wietrzę. O, dlatego dużo Karol fotek ma na wzniesieniach. O tak. Bo tam wieje po prostu. Poczekaj, bo Kuba Dini napisał ciekawą rzecz. Michał, jak argumentem są słabe umiejętności Perka, to ani ty, ani żaden dziennikarz nie miałby prawa zabierać głosu. I widzisz, i właśnie docieramy do jądra problemu, że ja bym chciał doprowadzić do momentu, że wszyscy dziennikarze sportowi rzucają na przykład konkurs trójek. Na przykład. Albo grają jeden na jeden. I określona grupa, która jest w dolnej szesnastce pod karą pozbawienia wolności nie może mówić o tym sporcie zawodowo, a druga niech gada co chce. Łatwiej by byłoby mi powiedzieć dwie drużyny albo trzy, których nie będę oglądał, albo nie będę jakoś tam ekscytował się, czy nie będę jakoś tam wstawał w nocy, żeby te drużyny oglądać. To będzie Sacramento i Brooklyn, jeśli mają być tylko dwie drużyny. To są drużyny, jak będzie mecz Sacramento-Brooklyn, to nie wstanę, nie obejrzę, może nawet, no statystyki sobie sprawdzę, ale nie interesuje mnie przebieg tego meczu. Nie będzie mnie interesował, jakby do takiego doszło. Czy dwie drużyny mnie całkowicie nie interesują. Jakie? Sacramento i co? Sacramento i Brooklyn w tym momencie. Już bez Atkinsona, już nie będą biegać, już nie będą tam robić cudów. I tyle. Aleksander Kamiński zacytował to, co powiedział Justice Winslow i to chyba jest jak gdyby gwóźdź do trumny tego całego tematu. It's all about the money at this point. Ale zobacz, bo to jest argument, który z różnych stron się pojawia. Czy to jest w ogóle źle, że chodzi o pieniądze? No tak, w tej lidze chodzi o pieniądze. A czy jest nie, źle? Nie, Karol, nie chodzi o pieniądze. Znaczy chodzi o pieniądze, ale w innym aspekcie. Chodzi o to, żeby się ta machina dalej kręciła, a nie żeby ten piach dalej był w trybach i posprzątamy, jak przestanie padać. Nie, tam pracują ludzie, wiesz, jak w filmie U-Bot. Oni są pod wodą i muszą kombinować z tym dieslem, bo jak nie, to torpeda im w dupę wjedzie i będzie po pływanku. I właśnie no tak, NBA to teraz robi, naprawia tego diesla, bo chce przynajmniej wrócić do portu III Rzeszy, no. Używając takich porównań. Bo to jest zlepianie na siłę, bo mogliby spokojnie nie grać i poczekać sobie do tego grudnia. Ale zobowiązania z telewizją, tak. Zawodnicy, bla, 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 bla. No dobrze, ale pytanie, czy mamy jakąkolwiek gwarancję, że pandemia zostanie wyciszona do takiego poziomu, że w grudniu to już nikt nie będzie mówił, ale po co wygracie? Myślisz, że mamy, ja myślę, że nie mamy jeszcze takiej gwarancji, bo znaczy nie, są no, naukowcy. Dalej ludzie nie będą pewnie przychodzili na hale, nie? Więc dalej jest ten strach na pewno.
Bo są też tacy, którzy mówią, że nie grajmy do momentu, kiedy już nie będzie normalnie, normalnie, tak normalnie, normalnie, całkowicie normalnie. Nie, że jakieś tam dystanse, nie jakieś tam obostrzenia, tylko normalnie ludzie przychodzą, oglądają mecze tak jak kiedyś. Nie grajmy do tego momentu, co jest moim zdaniem absurdem. To tych też się boję trochę ludzi. Słuchaj, w ogóle czytałem jakiś czas temu, z 2 tygodnie temu, jakaś taka była ankieta wśród 100 bodajże amerykańskich naukowców, naukowców, takich już naprawdę naukowców, epidemiologów. I ja byłem w szoku, bo była tam ta lista różnych pytań. Kiedy wznowić różne tam czynności? Różne, bo całe spektrum różnych rzeczy. Kiedy tam pójść na siłownię, kiedy pójść gdzieś tam, fryzjer, kino, różne rzeczy. Wiesz, zdania są podzielone tam, powiedzmy 3, 6 miesięcy, 6, 9, rok, coś tamtego. Ale jest też rubryka nigdy. Byli naukowcy, byli ludzie, którzy głosowali, że są różne rzeczy, których już nigdy nie powinniśmy robić. Wyobrażasz to sobie? Bo ja nie. A jakie to są rzeczy, których nigdy już nie będziemy robić? Było, słuchaj, nie pamiętam, teraz było bardzo dużo pytań, bardzo, bardzo dużo różnych pytań. Mówię jeszcze raz, pójść na siłownię, pójść do kina, pójść do teatru, pójść do fryzjera. Znaczy, Karol, jeśli na liście pytań, nigdy jak... jest napisane lizanie poręczy w tramwajach, no to ja bym się z tym zgodził. Tak, nie, takiego pytania tam nie było. Tam były normalne pytania, takie normalne, no jeszcze przed pandemią byś nie pomyślał, ale no teraz już zaczynasz myśleć, ktoś zadaje pytania. I byli naukowcy, nie jacyś tam ludzie z podbudki z piwem, nie jakieś tam... dziewczyny, które mają popularność, bo promują kosmetyki, i to nie one odpowiadały, to odpowiadali naukowcy ze stopniami naukowymi, i oni, wielu z nich na różne pytania, to jest mniejszość, jasne, bardzo, bardzo mały procent, ale zdarzali się tacy, którzy mówili, odpowiadali nigdy. Wydaje mi się, wiesz co, właśnie to jest chyba to, że teraz tak mam taką myśl, że najstraszniejsze w tej całej sytuacji jest to, że wszystko jedno, im więcej czego dzieje się na świecie, ale ogólnie są takie rzeczy jak teraz, albo nie wiem, jakieś związane z ekonomią, to mamy coraz mniejszą i całkiem to jest uzasadnione wiarę w to, czy ktoś jest ekspertem i czy ten profesor coś znaczy. Że przestajemy czasami wierzyć nauce. No ja nie mówię my, ale ogólnie jako społeczność, ludzie. I to są, zobacz, co cała ta sytuacja spowodowała. Co człowiek, to ma inne zdanie. Ja pójdę w maseczce, ja bez, to nie zabija, to UFO, 5G, rozumiesz, folia. To jest straszne. Nie wiadomo, komu wierzyć, Karol. To prawda. I ta pandemia pokazała, że problemem dzisiejszych czasów jest dostęp do informacji. Z jednej strony to jest bardzo dobre, ale ja uważam, że jeżeli nie masz jakiegoś tam pokrycia wiedzy, jakiejś tam akademickiej, skończone studia, czy skończone cokolwiek, żeby umieć filtrować informacje, bo w dzisiejszych czasach możesz sobie klikać we wszystko, co chcesz. Możesz sobie przeczytać książkę, możesz sobie poczytać teorie i prawdziwe, i spiskowe, i teorie, które są po części oparte na jakichś tam umocowaniach faktyczności. Ale ja uważam, jeżeli nie masz jakiegokolwiek poziomu edukacji, to zatracasz, czy w ogóle nigdy nie nabyłeś takiego filtra, który by ci pomagał odrzucać to, co z góry możesz założyć, że to jest błędne i fałszywe, od tego, co może być prawdą. I ludzie mają dostęp do tego i im się wydaje, że oni czerpią, że oni garściami czerpią wiedzę, a często to jest wiedza taka, wiesz, memiczna. To jest problem naszych czasów. Memiczna. Jozue zapytał, dzięki za donka jeszcze raz, czy Philadelphia 76ers może być czarnym koniem tego turnieju? Ja myślę, że Philadelphia 76ers może być koniem tego turnieju, który jak w wielkiej partubickiej coś sobie robi po pierwszej przeszkodzie. I potem przychodzi dwóch facetów z takim czymś a la pistolet, biorą parawan i nie będę mówił co dalej, bo to dzieci mogą nas słuchać. Wiesz co, ja myślę, że mogą, bo tam było pytanie, kto mógłby się wcielić w Knicks 99 roku, czyli drużyna, która z 8 miejsca weszła do finałów. No nie widzę Orlando na 8, nie widzę Brooklynu na 7, Waszyngtonu też nie widzę, ale Filadelfia, no, czemu nie? Prędzej zobaczyłbym Miami tam, Karol, wiesz? No ale wiesz, Miami to już moim zdaniem się już nie kwalifikuje do tego czarnego konia, no bo to było top 4 wschodu, to była drużyna, no w normalnych okolicznościach graliby z przewagą własnego parkietu w pierwszej rundzie. No dobrze, ale wiesz, przy wszystkich sprzyjających okolicznościach przyrody, no to tak czy siak, żeby, ja wiem, wejść do finału, ewentualnie nawet go zdobyć, to nie będzie aż tak trudne wejść do finału, tylko potem masz Los Angeles Lakers i wejście do finału już dla ciebie jest wystarczającą nagrodą. Nie, no jasne, to żadnym szokiem nie będzie, że jakby Miami weszło do finału, jakby wygrało wschód. Moim zdaniem, całe top 5 czy nawet 6 ze wschodu, to jak będziesz mieć dobry tydzień, dobrą serię, to możesz wygrać wschód.
A ja bym się doszukiwał nie tego na wschodzie, tylko na zachodzie. A na zachodzie jasne, Rockets na przykład. Dallas Mavericks, zobaczysz, oni będą w finale konferencji. Ja teraz to widzę, zamknąłem oczy, właśnie mam wizję teraz. Jak ten nasz ten taki wróżbita, co jest, właśnie teraz to mi przeleciało, że Doncic przybija piątkę po wygraniu meczu numer 5, ale nie widzę z kim. Czy że przegrał, czy że wygrał, ale widzę to właśnie teraz. No to jest dopiero 3-2 po 5 meczach. No, ja wiem, ale Karol, to jest wizja, no wiesz. No jasne. Wróżbita nie wybiera. Kanał założę sobie taki w telewizji, wróżbita Michał. Już raz przepraszam, Dirka wykrakałem, a Powell będzie zdrowy? Chyba nie będzie zdrowy, on chyba jest... Nie, on Achillesa zerwał. To jest grubsza sprawa chyba niż ten sezon. Dobrze, jedno pytanko idziemy, Karol. Dobrze. Właśnie wydaje mi się, że... Znaczy, w ogóle w Dallas siłą będzie to, że tam nie tylko jest jedna, dwie osoby, ale z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że Doncic może być po prostu jak koń nie do przebicia w tych playoffach. Na zachodzie ciężko też się spodziewać, że wszyscy będą tip-top przygotowani i Doncic po prostu może on zaczął jeść, a nie Jokić. Jego porcje na przykład podkrada teraz, jest jeszcze grubszy. W co wątpię. Ale wydaje mi się, że to jest chyba taki faworyt, który sobie, jeśli chodzi o te słabsze drużyny, to tak no-brainer taki. Dobra, Karol, nie ma pytanek, to idziemy. Dobrze. To był rasistowski podcast. Nie, to był podcast faktologiczny. Merytoryczny? Same fakty. No nie wiem, zobaczymy. Oceni nas historia, Karol, i 3-2 Dallas, które nie wiem dla kogo jest. Właśnie, poza tym właśnie, co tu stawiać, jak oni nie wiadomo, czy zagrają, a jak się pokłócą za 5 dni, że nie zagrają, to co będzie wtedy? Może nie być sezonu, Karol, to nie ma co. Dobrze. Niech nie grają. To jest pierwszy podcast na polskiej ziemi, Karol, od dawna. Dlatego za tydzień będzie drugi i to będzie z udziałem słuchaczy. Możliwe, że przeprowadzimy to na Discordzie, ale w najgorszym wypadku w ten sam sposób, czyli jak ostatnio, czyli na Skype'u. Napiszemy o tym w weekend. Tak jest. Wszystkie można... Znaczy ogólnie możemy nie odpowiedzieć co najwyżej, po prostu. Celowo. Możemy się rozłączyć, z was zablokować, skasować. Będziemy jak Kyrie, założymy następny podcast i wam o tym nie powiemy. Dokładnie tak. Dobrze, to trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. I Karol, czas na twoją kwestię i lecimy. Dziękujemy za dziś. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, to wpisujcie tam na dole w komentarzach. Wpisujcie miasta. Możecie, wpisujcie co chcecie, miasta, komentarze i dobranoc, mili ludzie.